Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia. Akurat te rekolekcje, które rozpoczynamy, będą troszeczkę w innej formie, aniżeli miały być w normalnym programie, w realu. Dlatego też będą to rekolekcje online. I ten pierwszy dzień wtorkowy jesteśmy praktycznie już bardzo blisko początku Wielkiego Postu, bo już jutro Środą Popielcową rozpoczniemy ten szczególny czas w Kościele. Dlatego bardzo chciałbym Was przywitać na początku tych rekolekcji, które będą rekolekcjami o miłosierdziu. I oczywiście takim pierwszym momentem, chyba najważniejszym, to jest to, że drogowskazem w czasie tych rekolekcji będzie oczywiście Słowo Boże, Pismo Święte, a także dzienniczek świętej siostry Faustyny. Na te rekolekcje, które nazywamy rekolekcjami Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum, ale także i wszystkich innych czcicieli Bożego Miłosierdzia, którzy pragną tą drogą się z nami spotkać, a przede wszystkim spotkać się ze Słowem Bożym, te rekolekcje są zadedykowane. Dlatego chcemy te rekolekcje nazwać rekolekcjami o miłosierdziu. W ostatnich latach bardzo często mówiliśmy o miłosierdziu Pana Boga. Te rekolekcje chcemy zadedykować miłosierdziu, które będzie nawiązywało do troski, do współczucia, do litości wobec naszych bliźnich. Tematem czy tytułem przewodnim tych rekolekcji jest cytat wzięty z Ewangelii świętego Mateusza: cę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bardzo często zastanawiamy się, jak możemy zdefiniować miłosierdzie, czym ono jest. I w pierwszym momencie pewnie nasze myśli biegną do tego, który jest miłością, który jest samym miłosierdziem, więc Pana Boga. Ale także to miłosierdzie, którego doświadczamy, chcemy je okazywać innym. Gdy przygotowywałem tą pierwszą konferencję, zastanawiałem się, jak oddać to miłosierdzie, w jaki sposób. I przyszły mi na myśl słowa Jana Pawła II, dziś świętego, naszego wielkiego rodaka, kiedy przybył właśnie do tego szczególnego miejsca, w którym te rekolekcje przeżywamy, także w formie online, a więc Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Przybył tam po raz pierwszy jako papież 7 czerwca 1997 roku. I tam w swoim przemówieniu wypowiedział takie słowa: nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Bardzo podoba mi się ta definicja miłosierdzia. Miłosierdzia, które jest miłosierdziem samego Boga. Dlatego gdy rozważamy miłosierdzie, gdy próbujemy zrozumieć, czym ono jest, to z pewnością nie możemy pominąć tej definicji, tych myśli, tych słów Jana Pawła II. A jeśli jest to miłość Boga, która jest łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość, to czyż nie powinna być tak, że taka sama postawa, takie samo okazanie miłosierdzia naszym bliskim, naszym bliźnim? Czy nie jest to dobra definicja, aby ją zastosować, aby ją praktykować w naszym codziennym życiu? Bo przecież miłosierdzie to nic innego właśnie jak miłość, która jest łaskawa, miłość, która jest współczująca, ale też miłość, która pomaga człowiekowi powstać. A więc to zadanie ma każdy z nas. Każdy z nas, który jest wierzący i który chce iść tą drogą zawierzenia Panu Bogu, ale także i miłosierdzia względem bliźnich. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Te słowa Pan Jezus przywołuje ze Starego Testamentu, z jednego z proroków, proroka Ozeasza. I w tej księdze Starego Testamentu czytamy te słowa troszkę szerzej.
miłosierdzia pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. W 6 rozdziale Księgi proroka Ozeasza czytamy te słowa i możemy powiedzieć, że Panu Bogu zatem zależy bardziej na miłości, a nie na konkretnych ofiarach materialnych. Wiemy, że w czasach Starego Testamentu było bardzo wiele tych ofiar składanych. Były to ofiary także i w sensie przebłagania za grzechy ludu. Ale przecież to wszystko nie dawało jakby najważniejszego skutku, właśnie przebłagania. A więc te słowa proroka, które oczywiście są włożone w jego usta przez Boga, jak najbardziej przywołują to, na czym Panu Bogu najbardziej zależy. A więc Bóg pragnie przede wszystkim miłości. I taki obraz Boga w Starym Testamencie był. Pan Bóg może nie pragnął ofiar, krwawych ofiar, ale bardziej miłosierdzia, miłości. W drugim członie tego zdania mamy poznanie Boga bardziej niż całopaleń. Poznanie w Starym Testamencie, ale w ogóle w Biblii, było czymś więcej niż tylko jakimś intelektualnym spotkaniem Boga, ale przede wszystkim nawiązaniem jakiejś relacji. Poznanie to nie tylko to, co jest zewnętrzne, ale to przede wszystkim, co dotyczy głębi, wnętrza człowieka. A więc Panu Bogu zależy na miłości. I to jest jakby motyw, to jest jakby pierwszy element, który daje nam okazję do tego, aby Pana Boga miłować ponad wszystko. Pan Bóg zaprasza nas także w czasie tych rekolekcji, ale patrząc też na to, co czytamy, co rozważamy, do miłości wobec Niego, ale także i do miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Sam Jezus poprzez świętą siostrę Faustynę przypomniał nam takie trzy sposoby czynienia tego miłosierdzia. W jakim sensie możemy okazać miłosierdzie naszym bliźnim? Poprzez czyn, pierwsze, poprzez słowo, ale także i poprzez modlitwę. Pan Jezus uczył siostrę Faustynę, że jeśli nie może czynem, ani nie może słowem, zawsze może to miłosierdzie okazać poprzez modlitwę. Czyli tak naprawdę w naszym codziennym życiu to miłosierdzie, ono powinno cały czas być. W każdym naszym dniu. Dlatego chcemy jeszcze bardziej wniknąć właśnie w te trzy sposoby czynienia miłosierdzia. Często miłosierdzie wobec naszych bliźnich kojarzymy tylko z tym, że trzeba przyjść im z pomocą, ale przecież to nie tylko to. Jeśli nie możemy czynem, nie możemy także tego miłosierdzia okazać słowem, zawsze możemy okazać to miłosierdzie poprzez modlitwę. Poprzez miłosierdzie tak naprawdę zbliżamy się do drugiego człowieka. Nie można tego uczynić z dystansu, a zatem miłosierdzie jest jakimś wyjściem. Miłosierdzie jest jakimś porzuceniem z naszych schematów, a na pewno porzuceniem naszych uprzedzeń. I z pewnością ten dystans trzeba znieść. Najpierw poprzez ten wewnętrzną wolność, potem poprzez to, co jest zewnętrzne. Pokonać opór, pokonać nasze uprzedzenia. Aby czynić miłosierdzie zatem, trzeba coś stracić z siebie może. Z tego, co jest wygodne, co jest piękne też. Aby zyskać o wiele więcej, coś więcej. A zatem to miłosierdzie, które nazywamy miłosierdziem wobec naszych bliźnich, ma bardzo wiele wymiarów. Jednym z tych wymiarów, chociażby mamy to zapisane przecież w uczynkach miłosierdzia, wobec duszy i wobec ciała. Głodnych nakarmić, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. To przecież są rzeczy, które stanowią naszą codzienność. Wydawałoby się, że są to rzeczy bardzo proste, a niejednokrotnie mogą nas wiele kosztować, naszego wysiłku, właśnie wyjścia trochę
bardziej w stronę bliźniego. Potem, gdy czytamy, mamy uczynki miłosierne wobec duszy, grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych. Wszystkie te rzeczy wydają się czymś, co jest oczywiste, ale wiemy do końca, czy wiemy bardzo dobrze, że w naszym codziennym życiu jest nam może często ciężej to miłosierdzie okazać temu, który jest bardzo blisko mnie, aniżeli może temu, kto jest daleko. A jeszcze łatwiej jest nam to miłosierdzie, czy jakieś takie przywiązanie, miłość okazać Panu Bogu, którego nie widzimy. A przecież powinno być odwrotnie, że ten, którego widzimy, ten, z którym przebywamy na co dzień, a więc myślę tu o naszych rodzinach, o mężu, o żonie, o dzieciach, to są najbliżsi, ci, którzy tego miłosierdzia przecież potrzebują. Miłosierdzie nie jest tylko jakąś formą litości. Jeśli by tak było, to by była forma tylko czysto zewnętrzna. Miłosierdzie jest o wiele większym aktem wiary, który wypływa z miłości do Pana Boga. Jeśli nie ma tego połączenia, jeśli nie ma tej takiej logicznego połączenia między tym, że robimy to ze względu na Pana Boga, to miłosierdzie staje się tylko jakimś sposobem czynienia czegoś dobrego, ale nigdy tego nie będziemy mogli nazwać miłosierdziem. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Co oznaczają te słowa? Święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku bardzo często pisała o tym, że wiele jest cnót, które chciałaby odbić, odzwierciedlić w swoim życiu, ale to, co jakby najbardziej pragnęła, to odbić właśnie miłosierdzie. I pisze tak: Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym swoim życiu. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku te cechy, te postawy. Jeśli siostra Faustyna modli się takimi słowami, to oznacza, że miłosierdzie wcale nie jest takie proste, nie jest takie oczywiste, że wymaga od nas niejednokrotnie zaparcia się siebie, aby rzeczywiście to miłosierdzie było prawdziwe, szczere, głębokie. O Jezu, pisze na innym miejscu dzienniczka, rozumiem, że miłosierdzie Twoje jest niepojęte. Przeto Cię błagam, uczyń serce moje tak wielkie, aby pomieściło potrzeby wszystkich dusz żyjących na całej kuli ziemskiej. Okazuje się, że w życiu świętej siostry Faustyny był ten szczególny rys apostolstwa, misyjności. Jeśli modliła się, aby jej serce było tak szerokie, by mogła pomieścić potrzeby wszystkich. My niejednokrotnie w naszym życiu zauważamy, że mamy problem z miłosierdziem wobec tych, z którymi na co dzień się widzimy. Siostra Faustyna modliła się o wiele więcej. To znaczy, że taka też jest nasza droga. Że jeśli nam nie wychodzi, czy często z trudem przychodzi nam czynienie miłosierdzia, to może warto to powtarzać. Może warto jakby nie zniechęcać się na tej drodze. W dzienniczku siostry Faustyny znajdujemy jeszcze jeden rys, mianowicie Jezus żąda od apostołki Bożego Miłosierdzia uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Niemu. Jezus nie mówi, że siostra Faustyna może, że pięknie byłoby, gdyby te uczynki miłosierdzia praktykowała. Jezus mówi, że żądam od Ciebie. A jeśli tak mówi do świętej siostry Faustyny, to znaczy, że taka jest powinność każdego z nas. Że jest to żądanie Jezusa. Że nie jest to coś fakultatywnego, coś jakimś dodatkiem do naszego życia. Nie, miłosierdzie jest czymś, co stanowi istotę bycia wierzącymi, bycia uczniami Jezusa, a tym bardziej bycia apostołami Jego miłosierdzia.
Możemy się odnieść też do Pisma Świętego, do Słowa Bożego, gdzie w liście świętego Jakuba przeczytamy to bardzo takie mocne pytanie, czy stwierdzenie także, że wiara bez uczynków jest martwa. Cóż ci da sama wiara, jeśli nie ma uczynków? To retoryczne pytanie z jednej strony, ale z drugiej strony, na które trzeba sobie odpowiedzieć, właśnie stawia święty Jakub. Bardzo ciekawe, że w dzienniczku możemy te słowa odnaleźć praktycznie w takiej samej formie, w tym samym sensie. Siostra Faustyna pisze, że najsilniejsza wiara nic nie pomoże bez uczynków. A więc są to w pewnym sensie dwa filary, na których budujemy nasze życie chrześcijańskie. Wiara i uczynki miłosierdzia. Możemy sobie zadać pytanie, co by było, gdyby świat nasz dzisiejszy, kiedy żyjemy w dobie pandemii, był pozbawiony miłosierdzia. Byłaby z pewnością to karykatura jakaś. Pozbawiona ducha, pozbawiona sensu, pozbawiona nadziei. Bo jeśli by nie było miłosierdzia, świat byłby światem bez nadziei. I dlatego Pan Jezus żądał od siostry Faustyny tych uczynków miłosierdzia. Ale co więcej, powiedział jej, że miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Co to oznacza dla nas? Że nasze życie ma się składać właśnie z takich momentów, że miłosierdzie jest czymś, nie jest dodatkiem do naszego życia, ale jest czymś, co mamy odnajdywać zawsze i wszędzie. Szukać sposobów, żeby to miłosierdzie czynić. Jak nie czynem, to słowem. Jak nie słowem, to zawsze modlitwą. Nie możemy się od tego ani usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Bo przecież także na końcu, kiedy przyjdzie sąd ostateczny, będziemy z tych dobrych uczynków odpowiadać. Jezus pragnie, aby siostra Faustyna czyniła właśnie te rzeczy w swoim życiu. A także i my mamy iść taką drogą. Chce raczej miłosierdzia niż ofiary.